Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj jest 23 maja, czyli Światowy Dzień Żółwi. I Zuzia ma swoje święto, zaraz Wam pokażę jej prezenty. Oto są prezenty. Jakie dostała na Dzień Żółwia? Sianka z miętą z firmy Lily Farm, zamówione w Hipciu. I tu też kwiat mniszka. I już widać, że Zuzia ma zamiar go zjeść. Więc zaraz, myślę, że dzisiaj dostanie. I myślę, że od razu to sianko otworzę. Naprawdę pięknie pachnie przez tą miętę, która jest tutaj dodana. Bo będę chciała zrzucić właśnie do terrarium i dać to siano. Myślę, że nie całe, tylko jego część. I też przy okazji przygotuję dla Zuzi miseczkę z jedzonkiem. I może dam jej ten mniszek lekarski. Zuzia tam teraz sobie idzie. I tu dam jej siano, żeby miała mięciutko. Myślę, że nawet więcej tego sianka dam. Śniadanko moje, w międzyczasie tutaj bawi się zabawkami. Dziurawym jednorożcem i piłeczką. A Zuzia zajada. Zobaczcie, jak Maja porozrzucała zabaweczki, tu się przed chwilą bawiła. Zuzia dorwała się do miski Mai i wypija jej całą wodę. Chyba całą miskę wypije. Bo akurat była wypuszczona z terrarium i chodziła sobie po domu i przyszła do kuchni. Zachciało jej się pić, no to pije miseczkę majeczki. Thank you.
jej kąpiel, ponieważ ona bardzo lubi właśnie siedzieć w wodzie, kąpiele. I jak włoży ją do wody, to zawsze właśnie tak wyciąga się i sprawia jej to przyjemność po prostu. Nie wiem, czy wszystkie żółwie lądowe lubią tak przebywać trochę w wodzie, ale Zusia naprawdę bardzo lubi, dlatego no myślę, że w dzień żółwia tym bardziej powinna mieć taką kąpiel i oczywiście ją ma. Woda jest ciepła, ale oczywiście nie gorąca i będzie tak sobie siedzieć w niej. Ona nigdy nie próbuje stąd wyjść. Widać, że po prostu się w tym nie męczy. Wcześniej ta wanienka była dużo fajniejsza, bo była większa, przez to, że Zuzia była mniejsza. A teraz jak Zuzia urosła, no to ta wanienka, jak widzicie, jest taka na styk. Ale no jeszcze Zuzia spokojnie może się w niej wyciągnąć, więc na razie może być. Oczywiście Maja tam coś kombinuje. W końcu powiem Wam, jakie imiona wybrałam dla moich ślimaków, więc dla tego, który jest większy, ten tutaj, otrzymał imię Żelak. Tak po prostu Żelak. A ten ślimaczek, który aktualnie sobie śpi w muszelce, on jest mniejszy. No dobrze, przyznam Wam, że ten ślimak jeszcze nie ma imienia, bo dopiero się zastanawiałam. Na razie wybrałam dla tamtego Żelek, a ten jeszcze jest bezimienny. Ale może będzie miał na imię Pianka. Ale jeszcze się zastanawiam, więc Żelek i być może Pianka, ale jeszcze ostatecznie nie wymyśliłam dla niego imienia. Idziemy z Mają na spacer. I dzisiaj już trochę inną drogą niż ostatnia, bo po drugiej stronie rzeki zawsze chodziłyśmy tam, gdzie Wam nagrywałam, a teraz poszłyśmy z tej strony. No i bez Saniuli jesteśmy. My dzisiaj zapowiadali deszcz i cały czas obawiam się tego deszczu. Ten maj jest u mnie deszczowy, znaczy no u mnie, pewnie u Was też, w zależności też może gdzie mieszkacie, ale są chmury. No i wzięłam jednego pieska, żeby mnie jednak nie został deszcz z dwoma. A no i oczywiście Maja też ma pierwszy raz w sumie, idzie w nowych szulkach. To są te szulki z Mega Design, które zamawiałam też dla Soni, z tym, że Soni jeszcze nie dałam, bo Sonia akurat będzie miała urodziny 2 czerwca, więc dostanie swoje szaleczki na urodziny. No a Maja, że nie ma urodzin, to już dostała teraz. No bo zamawiałam po prostu dwie pary, od razu zamawiałam. No i one ma te różowe motylki. No tu przy rzece idziemy. A chciałam iść trochę w inną stronę, bo ostatnio ciągle chodziłyśmy w tą samą już. Trochę znudziło mi się cały czas to samo oglądać, ten sam krajobraz. Dlatego chciałam iść w inną stronę. W sumie potem przejdziemy na drogę taką. Widzę, że skojeżdżą samochody, ale jednak będziemy tutaj dużo musiały iść. No bo tu zaraz skończy nam się ta trawa, bo to jest tylko przez kawałek trawa. Potem już będzie trzeba przejść dróżką i potem znowu będzie łąka. Ale zobaczymy, jak daleko dojdziemy. Czy nas nie dostanie jakaś ulewa, bo wczoraj na przykład padało, a wczoraj nie byliśmy na spacerze. Dzisiaj też niestety może padać. Może już na tą dróżkę przejdziemy, to się do Was odezwę. Już idziemy po drodze, ale okazuje się, że jest naprawdę bardzo duże błota są po drodze i kałuże. Przez to, że tak jak Wam mówiłam wczoraj, dość duży deszcz padał.
No i my właśnie z tego powodu nie byliśmy wczoraj na spacerze przez ten deszcz. No ale po tym deszczu, jak widać, jest dużo kałuż, jest mokro, więc zobaczymy, ile nam się da przejść tą drogą, no bo na razie to tak jest w miarę. Ale widzę, że coraz większe są błota. No i jeszcze poszłam na to w nowych szelkach. Mam nadzieję, że te szelki pierwszego dnia nie będą brudne. Tym bardziej, że je zamówiłam, jak widzicie, takie jasno-różowe w sumie. Więc są takie spacerki po błocie. To nie wiem, czy się będą nadawać. Zobaczymy. Przetestuję Majka. Jeszcze samochód, widzę, jedzie. Także muszę chyba smycz wyciągnąć. Skończę nagrywać. I już z tej drogi zeszliśmy na łąki. Znaczy teraz właściwie dopiero schodzimy, bo tam jest droga. Tu Maja. I możemy tędy przejść. Druga droga i druga droga numer 3. Ja wam oczywiście tutaj też nagrywałam spacery. Tylko, że nie w tym roku jeszcze. O, samochód znowu. Chodź Maja, chodź. Przez to, że jechał samochód, a ja nie mogłam się zdecydować, którą drogę wybrać, to wybrałam chyba najgorszą, bo weszłam w takie gąszcze z Majką. Teraz będziemy szły w jakichś krzakach. Nie, jak będzie duże błoto, to się po prostu wrócimy, bo nie wiem, czy da radę tu iść. O nie, grzmi. W ogóle się wracamy. Tak więc wracamy się jednak. Maja, czekaj na mnie. Nie bój się, to tylko burza. Także już widzę po spacerku. Burza się zaczyna, a my na łąkach. No to fajnie. Oby tylko nie padało. Teraz Maji dam obiadek i dostanie mokrą karmę z Britker Mini. Zaraz otworzę tą saszetkę, ona już ją jadła i bardzo jej smakowała. Już niosę jej jedzonko. Maja się cieszy jak zawsze. I ta karma jest bardziej w formie takiej zupki. Ale Maji bardzo smakuje, jak widać, już kiedyś ją jadła, już wam mówiłam też tam. I też myślę, że będę już powoli kończyć ten filmik. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Dziękuję wam za komentarze pod poprzednim filmikiem.